staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Edgar Allan Poe. Berenice. Część pierwsza. Dicebant mihi sodales, i sepulcrum amicae visiterum curas meas aliquantulum fore levatas. Ebn Zayat. Z łaciny. Mówili mi towarzysze, że gdybym odwiedził mogiłę kochanki, ulżyłbym nieco mym smutkom. Nieszczęście ma postać rozmaitą. Wielokształtna jest marność tej ziemi. Na wzór tęczy, rozpostarta ponad rozległym widnokręgiem, posiada barwy tak samo różnorodne, tak samo poszczególnie odmienne, a przecież tak samo ścisłym spojone węzłem. Rozpostarta nad rozległym widnokręgiem na wzór tęczy. Jakim sposobem godło piękna mogłem przedsierżnąć w symbol brzydoty? Ze znamienia zgody i pokoju uczynić smutką przenośnią. Lecz jako w świecie etycznym złe jest wynikiem dobrego, tak samo w świecie rzeczywistym z radości rodzą się bóle. Albo wspomnienie minionego szczęścia rozpaczą napełnia dzień dzisiejszy, albo męka, która się staje, ród swój wywodzi od uniesień, które stać się mogły. Zamierzam opowiedzieć zdarzenie, którego treść jest pełna zgrozy. Przemilczałbym je chętnie, gdyby nie było raczej kroniką wrażeń niż zdarzeń. Na imię mam Egeusz. Nazwisko pominę milczeniem. Nie ma w kraju pałacu bardziej obarczonego sławą i wiekiem niż moje melancholijne i stare gniazdo rodzinne. Ród nasz od dawna przyzywano rodem wizjonerów i rzeczywiście w niektórych zastanawiających szczegółach, w charakterze naszego magnackiego domu, we freskach głównej sali, w obiciach komnat sypialnych, wiertowniczych ozdobach słupów zbrojowni, a przede wszystkim w galerii starych obrazów, w zewnętrznym pozorze biblioteki i wreszcie w zgoła osobliwej zawartości owej biblioteki tkwi coś, co aż nadto usprawiedliwia owo mniemanie. Wspomnienia moich lat młodocianych wiążą się ściśle z ową komnatą i jej foliałami, których treść zgoła przemilczę. Tam właśnie umarła moja matka. Tam właśnie przyszedłem na świat. Wszakże nadaremnie by twierdzono, żem nie istniał uprzednio, że duch mój nie posiadał trwania przedstworzennego. Przeczycie temu? Poniechajmy wszelkich pod tym względem sporów. Mam przekonanie osobiście i nie zamierzam przekonywać innych. Istnieje zresztą pewne wspomnienie kształtów bezcielesnych, oczu niewidzialnych, a wymownych, dźwięków melodyjnych, a pełnych melancholii. Wspomnienie, które się wzbrania wszelkim odlotom. Rodzaj pamięci podobnej do mętnego, zmiennego, nieokreślonego cienia. I dopóki mój duch będzie słoneczniał, dopóty nie mogę się zgodzić na rozłąkę z tym cieniem, który jest rzeczywistością. W tej właśnie komnacie przyszedłem na świat. Z odmętów długiej nocy, która miała pozór, lecz nie była nicością, wyłoniłem się po to, aby wkroczyć nagle w krainę baśni, w pałacowe przepychy fantazji, w dziwaczne dziedziny myśli i wiedzy klasztornej.
Nie dziw wtedy, że przerażonym, a płomiennym wzrokiem badałem świat dookolny, że dzieciństwo spędziłem wśród ksiąg, a młodość roztrwoniłem na marzeniach. Lecz zastanawia ta okoliczność, że gdy lata upływały i południe dojrzałego wieku zostało mnie jeszcze żywcem w gnieździe mych przodków. Zastanawia, powtarzam, ta okoliczność, że bijące źródła mojego życia zaprawiły się nagłym zastojem, że w kierunku najwłaściwszego mi myślenia stał się przewrót zupełny. Zjawiska rzeczywistości potrącały o mnie jak sny i tylko jako sny, podczas gdy szaleńcze pomysły z krainy snów stały się w zamian nie tylko strawą mego codziennego istnienia, lecz stanowczo jedynym i całkowitym istnieniem w samym sobie. Z Berenice łączyły mnie węzły pokrewieństwa i wzrastaliśmy razem w gnieździe ojczystym, lecz wzrastaliśmy odmiennie. Ja, chorowity i spowinięty w melancholię, ona zwinna, urocza i obdarzona nadmiarem sił żywotnych. Jej dziełem była włóczęga po wzgórzach, moim samotnicze zgłębianie ksiąg. Jam żył sam w sobie, ciałem i duchem oddany najusilniejszym i najmozolniejszym rozmyślaniom. Ona bez troski szła przez życie, nie myśląc o cieniach tkwiących na drodze i o niemym odlocie krótszo skrzydlonych godzin. Berenice, wymawiam jej imię, Berenice. I ze zmurszałych ruin mej pamięci na skinienie tego dźwięku wynika 1000 burzliwych wspomnień. Ach, postać jej żywcem stoi mi w oczach, jak w pierwszych dniach naszych uniesień i naszego wesela. O wspaniałe, a jednak fantastyczne piękno, o Sylfida z gajów arnheimskich, o najada w pośród kaskad. A potem wszystko staje się tajemnicą i zgrozą, powieścią, która się nie chce wypowieścić. Choroba złowieszcza dopadła jej ciała jak samą i nawet wówczas, gdy ją oglądałem, duch przemian snuł się po niej i opanowywał ją, przenikając na wskroś jej duszą, jej nawyknienia, jej charakter i skłócając w sposób najniepochwytniejszy i najstraszliwszy nawet tożsamość tej istoty. Niestety oprawca przyszedł i odszedł, lecz ofiara, lecz istotna Berenice, kętyż się podziała. Tej, która trwała, nie znałem, a w każdym razie nie poznawałem już w niej Berenice. Nieodparta i zasadnicza niemoc, która tak straszliwym przewrotem dotknęła jej ciała i ducha, przyprawiała ją jednocześnie o liczny szereg chorób. Wśród nich muszą wymienić jako najsmutniejszy i najuporczywszy objaw rodzaj epilepsji, która często kończyła się katalepsją. Katalepsją mającą całkowity pozór śmierci, a z której Berenice ocykała się niekiedy gwałtownym i nagłym ocknieniem. W tym samym czasie moja choroba, gdyż zdaniem ogólnym nie mogłem innym nazwać jej imieniem, moja choroba wzrastała szybko i wskutek pogorszenia objawów pod wpływem nadużycia opium nabrała ostatecznie cech nowej i niezwykłej monomanii. Z godziny na godzinę, z minuty na minutę szerzyła się z większą mocą i wreszcie pozyskała nade mną zbyt osobliwą i niepojętą władzę. Monomania owa, jeśli koniecznie mam użyć tej nazwy, polegała na chorobliwej podnietliwości władz umysłowych, której język filozoficzny określa słowem uwaga. Jest to bardziej niż prawdopodobne, że nie jestem zrozumiały, lecz obawiam się doprawdy, że zgoła nie potrafię udzielić przeciętnemu czytelnikowi dokładnego pojęcia o tym nerwowym natężeniu baczności, dzięki której zdolności myślenia, że uniknął tutaj fachowej terminologii, skupiały się i zaprzepaszczały w oglądaniu najcodzienniejszych przedmiotów.
Niestrudzone i wielogodzinne rozmyślania z uwagą przykutą do byle jakiego błahego przepisu na marginesie lub w tekście książki, skupione tkwienie duchem przez większość część dnia letniego w dziwacznym cieniu, który ukosem wydłużał się na ścianach lub na podłodze, zapamiętałe przez noc całą wpatrywanie się w sztywny płomień lampy lub w żużle kominka, całodzienna zaduma o woni jakiegoś kwiatu, jednostajne powtarzanie jakiegokolwiek potocznego słowa, aż do chwili, gdy jego dźwięk pod przemocą powtarzań przestawał udzielać myślom jakiejkolwiek treści. Zatracenie wszelkiego poczucia ruchu lub istnienia fizycznego za pomocą bezwzględnych i uporczywie przedłużanych znieruchomień. Oto niektóre z najogólniejszych i najmniej groźnych zboczeń mego umysłu. Zboczeń, które z pewnością nie były całkiem pozbawione uzasadnień, lecz bezwarunkowo urągały wszelkim tłumaczeniom i wszelkiej analizie. Jeszcze jeden szczegół chcę bowiem, aby mnie dobrze zrozumiano. Nienormalna, natężona i chorobliwa uwaga, budzona błahymi skądinąd przedmiotami, posiada tego rodzaju pozory, iż nie należy jej mieszać z właściwą każdemu człowiekowi skłonnością do marzeń, którym przede wszystkim hołdują osoby obdarzone płomienną wyobraźnią. Nie tylko nie jest ona, jak to można na pierwszy rzut oka przypuścić, najwyższym stopniem i wyolbrzymieniem owej skłonności, lecz przeciwnie, posiada źródłowe i rdzenne różnice. W pierwszym przypadku marzyciel, posiadacz wyobraźni pociągnięty przedmiotem zazwyczaj niebłahym, zwolna traci z oczu ów przedmiot pod nawałą wysnutych zeń wniosków i napomknień. Tak, że przy końcu swych marzeń, częstokroć pełniących się rozkoszą, całkowicie zatraca i zapomina pobudkę, czyli pierwoprzyczynę zadumy. W moim zaś wypadku punkt wyjścia bywa stale błahy. Chociaż w środowisku chorobliwych przywidzeń nabiera urojonej i widmowej doniosłości. Wniosków wyprowadzam mało, jeśli w ogóle wyprowadzam, i w danym razie zdążają one powrotnie do głównego przedmiotu jak do ogniska. Zaduma nigdy nie dostarcza rozkoszy i przy końcu marzeń pierwsza pobudka, daleka od zniknięcia mi z oczu, dosięga tej nadprzyrodzenie wyolbrzymiałej baczności, która stanowi główną cechę mej choroby. Słowem, władza umysłowa, która we mnie szczególniejszej podlega podniecie, jest zdolnością uwagi, podczas gdy u zwykłego marzyciela jest ona zadumą. Książki, które w tym okresie czasu czytałem, jeśli nie syciły bezpośrednio mojej choroby swą treścią, w każdym razie, jak to łatwo zgadnąć, swym kierunkiem marzeniowym i bezrozumnym zadość przytakiwały głównym cechom mej choroby. Przypominam sobie bardzo dokładnie, między innymi, traktat dostojnego Włocha Colliusa Secundusa Curiona de Amplitudine Beati Regni Dei, wielkie dzieło świętego Augustyna pod tytułem Gród Boży oraz De Carne Christi Tertulliana, którego niepojęte zdanie Mortus des Dei Filius credibile est quia ineptum est et sepultus resurrexit certum est quia impossible est. Tu tłumaczony z łaciny, umarł Syn Boży, jest to prawdopodobne dlatego właśnie, że niedopuszczalne i pogrzebiony zmartwychwstał. Jest to pewne dlatego właśnie, że niemożliwe. Pochłonęła wyłącznie całą moją usilność w ciągu kilku tygodni pilnych i bezpłodnych badań. Ci i owi bez wątpienia pomyślą, że mój rozum tracący równowagę pod wpływem błahostek był poniekąd pokrewny owej skale morskiej, o której Ptolemeusz Hefestion opowiada, że opierała się niewzruszenie wszelkim napaściom ludzkim i straszliwszym jeszcze wściekłością wałów wodnych i wichrów, a drżała jedynie pod dotykiem kwiecia zwanego asfodelą.
umysł, mało spostrzegawczy, uważałby za rzecz zgoła prostą i niewątpliwą, że straszliwa zmiana, która pod wpływem nieszczęsnej choroby zaszła w stanie duchowym Berenice, winna była dostarczyć mi niejednej pobudki do owych natężonych i nienormalnych rozmyślań, których istotę z pewnym trudem odsłoniłem. Otóż nic podobnego nie miało wcale miejsca. W przestankach mojej choroby jej klęska sprawiała mi wprawdzie ból, często i z goryczą rozmyślałem o tajemniczych i dziwnych drogach, na których mógł się odbyć tak cudaczny i nagły przewrót. Lecz rozmyślania owe nie miały nic wspólnego z idiosynkrazją mej choroby. Były tego rodzaju, że mogłyby w podobnych okolicznościach nawiedzić pierwszego lepszego śmiertelnika, co się tyczy choroby, wiernej swym własnym zamysłom, znalazła ona strawę w zmianach mniej ważnych, lecz bardziej uderzających, które się zaznaczyły w istocie fizycznej Berenice, w szczególnym, a straszliwszym rozprzężeniu jej tożsamości osobistej. Tłumaczenie Bolesław Leśmian. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.